Witam serdecznie, ze mną Radosław Orzuk, Trendy Team. Witam serdecznie. Radek, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie obrażę, ale to samo, to co powiedziałem z przedmówcą, że nie przekonaliście mnie tym meczem, tym bardziej wy, którzy pokonaliście Kugraf i pokonaliście Gold Team. Co się stało, że ci taka negatywna zmiana? No, ciężko mi powiedzieć. Dzisiaj nie poszło nam ewidentnie, jeśli chodzi o obronę. Nie staliśmy w ogóle z tyłu, pobiegliśmy w sumie w czwórkę do przodu. Nie broniliśmy się tak, jak powinniśmy i w wyniku tego traciliśmy szybkie bramki z kontrataków. Tutaj wiadomo, że jakość Sandecji jest widoczna i wykorzystali te proste błędy. No, nie powiodło się niestety. Łatwiej by mi się mówiło, jakby był mecz wygrany, wiadomo, no ale niestety. Sandecja zaskoczyła czymś pozytywnym czy negatywnym? To znaczy, no, ciężko mi powiedzieć. Ja nie grałem tutaj rok temu, nie grałem też na Orliku, więc nie znam na tyle tych zespołów. Wiadomo, że tam Arkadiusz Aleksandr jest znany w Sączu, więc chodziłem na mecze Sandecji, kojarzę tylko stąd, tak, ale myślę, że mimo wszystko powalczyliśmy, staraliśmy się walczyć na poziomie z nimi, nie baliśmy się jakoś tej nazwy, czy Sandecja. Także. Właśnie Aleksander, niektórzy się specjalnie pod niego ustawiają, czy wy przed meczem mieliście jakąś taktykę czy taką pod niego, czy podchodziliście bardziej drużynowo, żeby całą drużynę gdzieś tam zniwelować? Można powiedzieć, że mieliśmy taktykę, tylko nie do końca wypaliła. To mieliśmy dwóch zawodników wyznaczonych, którzy mieli stać przy nim. Ja miałem stać powiedzmy bardziej z tyłu, ale mam za bardzo takie zapędy do przodu i co było widoczne, też biorę na siebie część tych goli straconych. Pierwsza połowa całkiem dobra. Można powiedzieć, że prowadziliście grę, zdetronizowaliście tutaj rywala, prowadziliście jedną bramką, a potem nagle coś rywale przejął inicjatywę, coś nie leżało w waszych tych tutaj grze. No tak, ja się nie popisałem tą żółtą kartką i ta żółta kartka strasznie zamieszała w tym meczu. Do końca nie wiedzieliśmy, co się dzieje, nie umieliśmy się po tym momencie ustawić, bo w sumie przed tą żółtą kartką właśnie prowadziliśmy 1-0, trzymaliśmy tam tyły powiedzmy i było dobrze, no ale po tej żółtej kartce tak byliśmy zdezorientowani, że już nie wiedzieliśmy, co się dzieje. No tak, żółta kartka to jednak jest tutaj kara, bo te dwie minuty, aczkolwiek mogą być zniwelowane, jeżeli tam straci się gola. Wracając jeszcze do ligi, jesteście takim debiutantem tutaj, ale można powiedzieć, że z bardzo miłą niespodzianką, bo chyba nikt nie stawiał na to, że Trendy będzie stawiać się tutaj mistrzowi i wicemistrzowi, a tak naprawdę pokonaliście takie drużyny, które przez cały sezon wygrywają prawie z każdym. To pewnie wynika też z nastawienia, że jednak jak się gra na tych mistrzów, to chce się pokazać z jak najlepszej strony i myślę, że nam się udało to w poprzednich meczach. Myślę, że w przyszłych meczach też pokażemy, że umiemy grać w piłkę, kopać w piłkę, no bo tutaj profesjonalnie nie gramy, wiadomo. Myślę, że też postawimy się i będziemy na pewno walczyli o tą pierwszą piątkę. Myślę, że to jest w zasięgu naszym. I ostatnie pytanie. Jak widzisz, nie ma na ten czas kto spaść do pierwszej ligi tak naprawdę. Carforum jest tylko bez punktów, a tak to inne drużyny zdobywają. Myślisz, że możecie spaść, czy myślisz, że bardziej się utrzymacie? Myślę, że się utrzymamy. Wszystko pokaże następny mecz, który będzie decydujący, ale jak będziemy grali tak jak w pozostałych, tak konsekwentnie z tyłu, to myślę, że spokojnie utrzymamy się i też urwiemy punkty tym najlepszym zespołom. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No i pewnie z takim nastawieniem trzeba dążyć do każdego spotkania. Wesołych świąt, dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.